Sprawdzę z tego widełko poskładam, mianowicie to jest płyta główna odkurzacza, takiego fajnego. I robimy mały mount, żeby nim sterować z pilota. Tu w tle siedzi przekładnik prądowy, który mierzy pobór na gnieździe wyjściowym, tym na narzędzie. No i tutaj zakombinowałem, nawinąłem sobie dławiczek i 9 mA już mi ten układ pobudza. Ok, jest taki finalny test moda z Thermixa. Zobaczymy zasilanie, jestem hardcorem, nie będę się zasłaniał jak Daniel z kanału. Widzę boi, wysokie napięć. I uwaga, nic nie wybuchło. Układ zasilam tutaj 400 V z tego kondensatora, który tam jest w środku po drugiej stronie płytki. Taki tam grubasek będzie gdzieś widoczny, czarny. Bez uprzedzeń. Ale go nie wiem, czy tu zobaczymy. Szukam. Chował się gdzieś tam bydlo. O, tutaj widać kawałek. No tutaj 400 V sobie podprowadzam napięcie. Wykorzystuję już zdewastowany gotowy zasilacz. I mam napięcie 12 V do zasilania naszej radiolinii. Wykorzystuję tutaj zasilacz, ponieważ te 7,5 V na płytce, które próbowałem podkraść z paru miejsc, no miało zbyt małą wydajność prądową. Nasz dławik, który nawinąłem na układzie przekładnika, tutaj jest prąd ograniczam tymi dwoma kondensatorami, bo rezystory się grzały, a kondensatory wiadomo przy 50 Hz tak, ładują się i rozładują 50 razy na sekundę, więc jak będą miały odpowiednio dobraną pojemność, to tyle się naładują ile mogą i tyle się rozładują ile mogą i więcej tego nie zrobią, więc tak ograniczamy prąd naszego dławika, żeby nie zapłonął. No i nasza radiolinia Elmesa z małym mołdem, dlatego jest w poprzednim odcinku wrzutka, czy w poprzedniej wrzutce, jak ją przerobiłem. No niestety jednak użyłem 12 V, bo te 7,5 V to było dla mnie za mało. No i ta przeróbka doczekała kolejnej przeróbki, po prostu podmieniłem rezystorek i tyle. No i co? No to robimy test. Pstryk. Odkurzacz wystartował. Jest tam ustawiony na najniższym biegu. I uwaga. I się wyłącza. Jak był ustawiony na dużych obrotach, to był na dużych. Jest ustawiony na najniższych, więc taka jest logika tego rozwiązania, że jak skończymy gdzieś tam odkurzać coś, to żeby pociągnął mocniej, aby z rury ten pył jeszcze zgarnąć. Więc pstryk. Pstryk. I w sumie o to mi chodziło. Oryginalne to takie gniazdo, gdzie mogę podłączyć tam wiertarkę, czy jakąś ciecharkę do betonu, czy szlifierkę, czy coś, zachowuje swoją funkcjonalność. Też nam załączy ten odkurzacz. No, a resztę chyba demówki zrobię, jak to poskładam. Jest tu konstrukcja by Janusz, czyli wszystko się trzyma na cynie, jeszcze większej ilości cyny. No i najnowszej technologii używanej bardzo często przez firmę Finaltronic garażowej. O, może to będzie widać. Zwaną klejem na gorąco. Polecam. Cała przekozackość naszego układu polega na tym, że nie zajmuje miejsca w tych przestrzeniach, a tutaj jeszcze parę rzeczy przychodzi. Więc udało nam się tutaj bardzo fajnie upchać z zasilaniem, z radyjkiem i z całym tym zestawem, bo tutaj jest dość ta płytka wbrew pozorom zaawansowana w tym odkurzaczu. Więc mieścimy się tak, jak było, jak fabryka przekazała w Chinach. Tak wygląda nasz sprzęcior w całej okazałości, bo tu można zamknąć, jak wciągniemy jakiegoś robaka, żeby nie wyszedł. Pstryk. Jeszcze miałem taką małą wizję. Tutaj zamiast tego kabla na stałe dać gniazdo IEC 13, czy tam 14, takie komputerowe. Ale się rozmyśliłem, dlatego że
ten kabel przynajmniej się nie gubi, a jest taki dość fajny, siermiężny i w sumie jest wystarczający do roboty. I przynajmniej chłopaki nie zgubię. No i teraz czas na testy. Pstryk, jest wyłączony. Wtyczka zasilania zostaje podłączona. O, nawet możemy sobie podejrzeć, co tu się dzieje. I teraz uwaga. Tryb tumok, czyli ciągnij zawsze. Działa. Teraz tryb automatisch gegangen odkurzacze Niren. Czyli to jest ten tryb, gdzie jak podłączymy jakiś nasz odbiornik, tutaj zastosujemy żarówkę, to zadziała nam, uwaga, trafić stryk i odkurzacz nam startuje. Po wyłączeniu żarówki odkurzacz nam bierze do obrotu, oczyszcza rurę i się wyłącza. I w trybie automatycz gegangen teraz mamy pilota i to zostaje nam jeszcze jedna robótka, podłączyć czy przykleić pilota do rury. I uwaga, pstryk! I poszli konie po betonie. Więc jest to fajny feature. Wiadomo, że jak damy obroty na full, to już tego ściszenia to możemy sobie regulować płynnie. Obroty tego ściszenia nie będzie. Przyspieszenia, po prostu się po chwili tam wyłączy. Więc jest to fajny feature. I tu mamy jeszcze jakiś tryb z obtrzepywaniem. I on robi to, bo my tu zastępujemy o tą wiertarkę pilotem, znaczy dajemy opcję, że tutaj jest i włączony, i trzepie. Pstryk. Ale kiedy on trzepie, prawdopodobnie wykrywa to presostatami i jak mu się przytka rura, to widzi różnicę ciśnień, wtedy on wie, że musi obtrzepać. Więc jak dla mnie rozwiązanie jest bardzo zacne. Pyk. Dobra. Bardzo ładnie. Dobra robota, starniksiku. Wysokie oczka trzeba by było dać. Jeszcze, co by było istotne, na czym mi zależało. Jak jest w trybie automatycz i go wyłączymy i później znowu włączymy tryb automatycz, to się nam już nie włączy. Musimy go włączyć sami. I to jest dość dobre. Bo na przykład pilota zgubimy i tak to by nam cały czas chodziło. No tak to się nas słucha. No i do tego gniazdo pozostaje nam cały czas działające poprawnie. Więc udało się, pacjent nie umarł. Pozdrawiam, pstryk. Teraz użyjemy technologii z kosmosu, czyli kleju na gorąco. Nakładamy odpowiednią tutaj warstwę. Chlu. Pstryk piękny. Instalujemy to na naszej rurze. Nie wiem, czy się uda to jedną ręką zrobić. Teraz mamy już naszą rękojeść sterowania bezprzewodowego. Pozwoli wyłączyć nam odkurzacz. No i teraz jak chcemy podkurzać, klikamy pyk i odkurzacz startuje. I wciągamy. A! Jeszcze rura. Test finalny. Mamy nasze cudo i uwaga! Chcemy posprzątać ten syf, któregośmy by narobili. Klikamy przycisk i nasz żerny przyjaciel, o, pożre wszystko. Pyk, był brud i nie ma brudu. A jak nie możemy pójść go wyłączyć, bo dzwoni telefon, a jesteśmy daleko, to wystarczy wcisnąć przycisk. I to tyle. Dziękuję za obejrzenie. Uah!